Witajcie, kochani, w czwartek 23 sierpnia. Zobaczmy, jak dzisiaj układa się energetyka. My jesteśmy pokazani w karcie ósemki kielichów, czyli spójrzcie na tę postać. Ona odchodzi gdzieś, odchodzi od czegoś, od kogoś, od jakiegoś pomysłu, postanawia sama, że jednak nie warto, że jednak nie będzie się w to pakowała. Także my tutaj jesteśmy właśnie pokazani w takim nastroju, że odchodzimy gdzieś, idziemy w dal, podejmujemy decyzję o czymś, aby coś zostawić, kogoś zostawić. No to są karty dnia, czyli to nie będzie takie mocne zostawienie. Może być na przykład taka sytuacja, że ktoś będzie nalegał na spotkanie, a my postanowimy, że nie, jednak dzisiaj nie chce nam się spotkać z tą osobą. Tutaj w takiej energetyce my pokazaliśmy się i co jest wokół nas? Mamy wieżę, mamy monety, 10 monet. Tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że może pęknąć jakaś rura w domu, może coś, jakieś spięcie pójść po kablach. Także tutaj zwróćcie na to uwagę, bo przy domu mi się pokazały jakieś takie nieciekawe energie. I potem mamy umiarkowanie i króla kielichów. Może to odejście jest związane właśnie z tym facetem, który mi się tutaj pokazał, ten król kielichów. Od jakiegoś czasu już myśleliście o tym, aby dać sobie spokój z jakąś tam historią związaną właśnie z tym mężczyzną. Także tutaj być może coś takiego mi się pokazało. Dobrze, no uważajcie na tę wieżę, bo mam wrażenie, że ona, tak jak tutaj jest podjęcie decyzji i takie przemyślane podjęcie decyzji, tak tutaj jest coś nagłego, coś, co może Wam troszeczkę poprzeszkadzać i pomieszać szyki. Także ostrożnie dzisiaj. Trzymajcie się, pa!